opowieść Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Odcinek 60. Jak ten Roman dziwnie na mnie patrzył. Nie masz pojęcia. Dorota pochylała się nad Tomkiem. Dobrze, że już jesteś. Smutno było bez ciebie. Ten Roman jest jakiś dziwny. Dorotko, chociaż ty mi pomóż. Tomek głaskał koleżankę po plecach. Nie występuj przeciwko Romkowi, bo on jest taki biedny. Mnie też denerwuje, ale kogoś musi mieć po swojej stronie. Dorota nie była przekonana. Przecież on wszystkich obraża. Ja też chciałabym mu jakoś pomóc, ale on chyba boi się kobiet, powiedziała, szukając czegoś w torebce. Niedawno miał urodziny. Kupił ciasto, jakieś tam pączki i drożdżówki. Składamy mu z Ireną życzenia. Podeszłam pierwsza i mówię: wszystkiego najlepszego, Romek. I widzę, że on robi krok do tyłu, jakby się mnie bał. W końcu zapytałam, czy mogę go pocałować w policzek. A on mi na to powiedział: no jak już pani musi, powiedz mi, co to jest za gość? Dorotko, on już taki jest. Nie wiem, czy to kwestia dzieciństwa. Podobno stracił ojca, jak miał 6 lat i to było decydujące. Będę musiał znowu się przyzwyczaić do naszej gabinetowej atmosfery. Niech to drzwi ścisną. Nie masz pojęcia, jakie on wygaduje głupoty pacjentom. Plecie te swoje lewicowe bzdury. Czasami po prostu nie można go słuchać. Na dole, w którejś z kabin, zadzwonił minutnik. Dorota zbiegła po kilku schodkach, wyłączyła aparat i zaraz wróciła. Zauważyłam, jak w waszym gabinecie jest duszno. Jak wy możecie tam wytrzymać? No widzisz, Tomek ciężko westchnął. Jakoś musimy dać radę. Innego wyjścia nie ma. Najgorzej jest, jak on zacznie gadać te głupoty. Ja przezornie nic nie mówię, bo skąd mogę wiedzieć, co pacjentki jedna z drugą sobie myślą. Ale zdarza się, że jedna go poprze, a druga się sprzeciwi. I już zadyma gotowa. Staram się mu pomagać, bo widzę, że jest kompletnie pogubiony. Nieśmiały i niedowartościowany. Wiesz co, Tomek? Takich mężczyzn jak ty to już nie ma wielu. Wyginęli jak dinozaury. Jak myślisz, dlaczego on jest taki dziwny? Tomek przyciszył przeszkadzające radio. Na pewno wychowywała go tylko matka. Wiesz, brak męskiego wzorca miał jakieś znaczenie. Ale ja widziałam tą jego matkę. Fajna, szykowna, super kobitka. Dorota założyła nogę na nogę. Zrobiłam jej kiedyś kawę, bo czekała, aż Roman skończy pracę. Jechali potem razem gdzieś do centrum. Była miła i inteligentna. Naprawdę, zrobiła na mnie jak najlepsze wrażenie. Pogadałyśmy sobie tak od serca. Ona się strasznie o niego martwi. Pamiętaj, że zawsze widzisz tylko jedną stronę. Ja czasami z Romanem dłużej rozmawiam i zawsze jestem przerażony. Żeby się wyrazić delikatnie, to można powiedzieć, że w tym domu panują wyjątkowo osobliwe odnoszenia. Matka całe pierwsze 20 lat życia prowadziła go za rękę i to dosłownie, bez najmniejszej przesady. Teraz, jak wrócił z Krakowa i poszedł do pracy, nagle zostawiła go w mieszkaniu samego. Stwierdziła, że jest dorosły i musi sobie poradzić. Podobno powiedziała nawet, że już dosyć miała z nim kłopotów i też ma prawo do spokojnego życia. Dorota zasłoniła twarz ręką. Co ty opowiadasz? To się normalnie nie chce wierzyć. Parę dni temu siedziała tu i mówiła, jak to się o Romka martwi. Bardzo chwaliła ciebie, że tak się nim zaopiekowałeś.
Co do mnie, to niech sobie wielkich nadziei nie robi. Wyobraź sobie, że ona mu nie pozwoliła kupić komputera za jego zarobione pieniądze. Powiedziałem mu wtedy, żeby ją olał. Nie po to zarabia, żeby matka, która z nim mieszka, z daleka decydowała o jego zakupach. Pogadałem z nim trochę i pierwsze efekty są. Powiedział, że ma w nosie to, co ona sobie pomyśli i kupił komputer. A wiesz, jak się nim cieszy. Jak mały dzieciak zabawką. Jak byłem w Owińskach w internacie, widziałem tam różnych rodziców. Tylko, że wtedy można było zrzucić całą winę na biedę. Część z tych dzieciaków naprawdę mieszkała daleko, a tutaj nie dostaniesz, bo nie, bo ja tak mówię. Nie dolewajcie oliwy do ognia dziewuszki i nie denerwujcie go, bo on ma dość przerąbane. Rozdział 33. Poznań 1991 rok. Skończyłeś na dzisiaj? Tomek stał przy szafie i ściągał biały fartuch. Tak, to była ostatnia pacjentka. Czas iść do chaty. No właśnie, a jakbyś wybrał się ze mną do Lusowa nad jezioro? Roman był całkowicie zaskoczony. A to nie będzie dla was kłopot? Co na to twoja żona? Anetka z Karoliną są u jej mamy na wsi. 10 kilometrów za Pleszewem. Dopiero w piątek po nie pojadę. Póki co dzisiaj chcę odwiedzić rodziców. Jak się tam latem zaszyją, a Aneta i Karolina wyjadą, to zdarza się, że długo się ze starymi nie widzę. No to co, chce ci się ruszyć? Roman uśmiechnął się. Ja bardzo chętnie. Musiałbym tylko do mamy zadzwonić. Miałem dzisiaj po południu do niej przyjść. Takie odwiedziny u matki to mi nie uciekną. Zawsze jeszcze zdążę do niej pojechać. A tutaj, skoro jest taka okazja, tylko tak sobie myślę, co na to twoi rodzice? Przecież wcale mnie nie znają. Przyjedziesz z jakimś obcym facetem. Nie zachodź w głowę. Tomek zamknął drzwi szafy na sporych rozmiarów kłódkę. Roman wiązał buty. Nic w tej szafie nie mamy, a kłódkę wymyślili, jakbyśmy składowali tam papiery wartościowe albo tajne dokumenty. Tomek zbliżył się do drzwi. Taką kłódkę dali, bo taką tylko mieli. Kto by się tam zresztą przejmował głupotami? Cześć dziewuszki, do zobaczenia, rzucił przechodząc obok pokoju socjalnego. A ty nie marudź, tylko musisz się pospieszyć. Bo jak nie zdążymy na ogrody na autobus 13:30, to następny do Lusowa będzie za godzinę. W sumie i tak od tego roku jest lepiej, bo komunikację podmiejską przejęły gminy. Teraz zamiast naszych Ikarusów jeżdżą jakieś stare autosany z demobilu. Ale kursy są o wiele częstsze. Moja Karolina spędza w Lusowie całe lato. Jak ją w niedzielę wieczorem przywiozę do Poznania, to zaraz w poniedziałek trzeba ją tam zawieźć. Z kolei moja Anetka kilku dni bez córki nie może przeżyć. Możesz się domyślić, że musimy codziennie po południu jeździć nad jezioro. Powiedz, Tomek, jak tam było w Lusowie? Irena prasowała biały kostium. Byliśmy tam całe popołudnie. Myślę, że Romek był zachwycony. Ty jednak jesteś kochany chłopak. Tak się fajnie nim zajmujesz. Inny, mając twoje kłopoty, machnąłby ręką. Tomek wstał z krzesła. Czas do pracy. Koniec przerwy. Dzisiaj znowu w naszym gabinecie jest tak duszno, że nie wiem, co to będzie dalej. Fartuch się do mnie klei. Któregoś dnia przyjdzie dostać wścieklizny. Musicie częściej wietrzyć. Nie ma możliwości dogadać się z tym barankiem. Niestety. Jeden masaż robi 10 minut, następny pół godziny. Zupełnie nie wiem, czym się w swoich rachubach kieruje. Jeszcze tylko wam powiem, jaki numer był w ten wtorek w Lusowie. Przyjechał mój brat z żoną i córkami. Grzesiek zaraz wziął wędki i poszedł na brzeg łowić. Bratanice Monika i Marta usiadły z Grażyną przy stole i okropnie znudzone przypatrywały się Romkowi. Gapiły się na niego tak intensywnie, że Graszka musiała je głośno wyzwać. Ale najlepsze było w środę. Pojawiłem się w Lusowie po południu, a Grzesiek z rodziną byli tam już od rana. Młodsza Marta podeszła do mnie i powiedziała: wiesz co, wuja, ten twój kolega to jest, ale biedny.
Natychmiast spytałem ją, dlaczego tak mówi, a ona mi na to, że Roman ma takie brzydkie oczy. Tak mnie zaskoczyła, że nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Dzieci jednak bystro obserwują i wszystko zaraz zauważą. Dobrze, że przy Romku czegoś nie walnęła, bo znowu by kręcił nosem. Zamiast przyjemnego wyjazdu wyszłyby kwasy, które bardzo trudno byłoby odkręcić. Listopadowy dzień ciągnął się niezmiernie. Od rana padał deszcz. Gabinet fizykoterapii pracował pełną parą. Roman masował mężczyznę korpulentnego i wysokiego. W rozmowach z Tomkiem nazywał go gangster. Nie wiadomo, czym się pacjent zajmował na co dzień, ale przynajmniej głos miał ochrypły i mało sympatyczny. Tomek właśnie skończył zabieg. Szczupła, starsza pani kończyła się ubierać. Myjąc ręce, Tomek zagadnął. Widziałeś te sceny w dzienniku? Kotański chce załatwić chorym dzieciom jakieś miejsce, gdzie mogłyby się poczuć bezpiecznie. Tylko że ludzie ze wsi boją się wirusa HIV. Mówią, że komary przylecą i wirusa rozniosą. Zobacz, jaka to jest głupota. Wyremontował starą, walącą się ruderę. Ludzie z Monaru pomagali. Wtedy przyszli mieszkańcy i wybili wszystkie szyby. Po prostu nie chcą tam nosicieli wirusa HIV. Pacjentka Tomka pożegnała się i wyszła. Różni naukowcy w telewizji, prasie i w radio trąbią co chwila, że aby się zarazić, potrzebny jest kontakt płciowy albo bezpośrednia styczność z krwią, a tubylcy dalej swoje. Krótką chwilę ciszy przerwał ochrypły głos. Wie pan co? Gdyby to ode mnie zależało, to wyremontowałbym największy piec, który był w Oświęcimiu i tych wszystkich nosicieli bym tam spalił. Tomek poczuł, jak krew zaczyna mu się gotować, a żołądek podskoczył jak napompowana piłka. A ja na dodatek reaktywowałbym kilku kapo, którzy dla zabawy z RKM-u strącaliby krótkimi seriami takie puste makówki jak twoja. Pacjent zerwał się z kozetki. Panie Tomku, tak nie wolno mówić do pacjenta. Gdybym poszedł do pana przełożonej, to mógłby mieć pan spore kłopoty. Tymczasem niech pan sobie nie pozwala i raczej trzyma język za zębami, bo może ktoś go panu ząbkami przytrzasnąć. Tomek trząsł się z oburzenia. Nie mogąc się opanować, wykrzyknął. Słuchaj, Romek, on mi grozi. Taki baran, takie nic. Idź sobie do szefowej i niech mnie najwyżej wywalą z roboty. Ale jestem tak skonstruowany, że jak widzę, że mam przed sobą idiotę, to mówię głośno o nim idiota. Myślę, że żadną miarą nie dałoby się inaczej.